Na pewno inny zespół, nowe nazwiska. Na pewno to, co chcieliśmy, to, co sobie zakładaliśmy, to udało nam się zrealizować, czyli te dziewczyny, które chcieliśmy, żeby przyszły do klubu, są z nami. I te, które chcieliśmy zatrzymać, też udało nam się zatrzymać. Także myślę, że zespół ciekawy, dużo doświadczenia, ale też z domieszką właśnie takiej też tej młodości, która też bym tutaj nie mówił, że już taka młoda, ale już gdzieś tam swoje ogranie ma na tych boiskowych naszych tutaj parkietach. Także ja jestem bardzo zmotywowany do tego sezonu, bo wiem, że tamten sezon już mi pokazał, że naprawdę ten zespół miał potencjał, ale nie został wykorzystany na tyle, ile mogliśmy to zrobić. Teraz myślę, że od początku już zrobimy to już inaczej. Motywacja duża, ale też i duża odpowiedzialność przede wszystkim za to, bo wiadomo jak jest, że jak nie ma wyniku, to bierze oczywiście trener wszystko na klatę. Ja się pod tym podpisuję, to akurat to jest normalna, oczywista oczywistość, że tak powiem. Ale nie chciałbym myśleć w ten sposób, tylko po prostu jak gdyby pozytywnie o przyszłym sezonie, bo strasznie się nakręciłem, czy można powiedzieć nawet wkręciłem w tą nową rolę. Jestem świeżakiem, zdaję sobie sprawę, że nie mam doświadczenia jako trener, ale myślę, że mam trochę doświadczenia jako zawodnik, który grał ponad 25 lat, no 25 lat w siatkówkę. I mam nadzieję, że to doświadczenie przekażę, może nie będę tym teoretykiem, trenerem, który siedzi cały czas z nosem w statystykach, ale będę tym, który będzie starał się przekazać to, co kiedyś czułem jako zawodnik na boisku i mam nadzieję, że to też będzie przynosiło efekt.